Zarówno w przypadku determinacji, jak i desperacji chodzi zazwyczaj o to samo, czyli o osiągnięcie celu. Tylko że o ile w przypadku determinacji towarzyszy nam siła, energia, a przede wszystkim absolutna gotowość do podejmowania kolejnych prób, w desperacji jesteśmy smutni, zanurzeni w lęku, coraz bardziej zrozpaczeni, że jeśli za sekundę się nie uda, to kolejna szansa się już nigdy nie powtórzy. I kalecząc palce, jak brzytwy, trzymamy się jednego obiektu albo jednego rozwiązania. Tymczasem twarde statystyki mówią, że ludzi sukcesu od tych, którym się nie udaje, różni zasadniczo właśnie gotowość do podejmowania znacznie większej ilości prób. W próbowaniu, a przede wszystkim w rzetelnym analizowaniu tych prób, bez względu na to, czy one się powiodły, czy nie, tkwi ogromna siła, która wzmacnia naszą determinację. I cała uwaga jest skupiona nie na innych osobach czy zewnętrznych sytuacjach, tylko na tym, żeby dobrze widzieć cel i żeby być cały czas pewnym, że prędzej czy później go osiągniemy.